Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z ciekawostek, jesteśmy po obiedzie, więc zobaczymy, co się będzie działo. Staram się nadrabiać filmy. Dzisiejszy film będzie dotyczył buraków cukrowych. Przy uprawie, czyli była wywieziona gnojowica, następnie była uprawa gruberem na głęboko i doprawienie rolmako. Uprawa gruberem na głęboko została wykonana na wiosnę, dlatego że zabrakło gnojowicy na jesieni i postanowiłem, że mówię, jeżeli zjeżdżę to pole, bo 3/4 pola musiałem zjeździć z beczką z gnojowicą, mówię, trochę nie bardzo by było zaraz to siać i stwierdziłem, że lepiej by było trochę tą glebę spulchnić. Pojawiły się komentarze, że to jest nieprawidłowe. Ze względów takich naukowych, jakby, czy tam ze względu na sztukę, jak najbardziej jest to nieprawidłowe. Zgadzam się z tym, nawet ostatnio z kolegą, z dwoma kolegami o tym rozmawialiśmy oraz z moim ojcem i jest to nieprawidłowe, bo niszczymy, że tak powiem, podciąg. Natomiast z drugiej strony, jeżeli bierzemy pod uwagę, że gruber ma raptem tylko 7 łap, a chociaż trochę tą ziemię spulchnimy, no to buraki mają wtedy też możliwość się ukorzenienia. Te buraki tutaj są w bezorce, no i chodziło mi też o przemieszanie nawozów, bo kizeret był późno wysiany, wcześniej dużo wysiane, to był moim zdaniem też trochę błąd, ale po prostu no nie lubię też tak się staram dobierać te wysiewy, żeby też potem sobie dodatkowej roboty z tym myciem, bo to wiesz, potem musisz dzień poświęcić, żeby zapiąć maszynę na tam pierdołę, wiesz, 10 hektarów czy 15, a tak jak już masz go zapiętego i oblecisz 50, no to wiadomo, że ta robota zupełnie inaczej się tam potem idzie i rozkłada. Więc ze względów takich naukowych, powiedzmy, ze sztuką, zgodnych ze sztuką, no to to nie było wykonane. Patrząc na rok wcześniejszy, była uprawa orkowa wykonana książkowo, czyli na jesieni, i z buraków były nici, i plon był straszny, i koszty w zasadzie nie zostały pokryte, a jak zostało, to zostało na dobre chusteczki. Albo nawet nie zostało. No tam parę stów z hektara zostało, taka jest prawda, z tamtego roku, bo plon tam 40 parę ton, także masakra była w tamtym roku. Odbiór był wczesny i teraz patrząc względem tamtego roku, obserwowałem pole, które było też, no, niezgodnie ze sztuką, bo była orka wykonana wiosenna, czyli też absolutnie obcięcie jakby podsiąkania i buraki takie, i buraki lux, więc taki na samym początku, nie? Tak chciałbym o tym powiedzieć. Więc teraz tak, w tym roku mam wszędzie złożoną, wszędzie, że tak powiem, bez orkę zaplanowaną. Tu widzę, że safari wzięło, ale to porosło w momencie. Widzę, że coś wzięło, ale tego nie weźmie do końca, już widzę. Bo to strasznie wybujało teraz rzepak jaki tutaj, ja pierniczę, zobaczcie, na GPS-ie wygniatałem ścieżki i już tutaj, ale jakim prawem to jest, to musiało złapać, coś tutaj się stało, że jeszcze chyba środek w lancy nie był, zobaczcie jaki rzepon tam jest, trzeba będzie trochę nabić herbicydu i tutaj poprawić. Staram się zawsze na samym początku tam wypryskiwać, żeby zaciągnąć, że tak powiem, w lance, no to od biedy ten kawałeczek, bo to tylko jest tutaj. Także tak, spadło ponoć 30 litrów tutaj ostatnio. Zaraz zobaczymy, czy jest mszyca. Burak bezorkowo, po pszenicy, na gnojowicy, i na tam niedużej ilości RSM-u. Azot jest zamknięty na jakieś 120... 110 kg, a jeżeli licząc w czystym składniku, nie licząc pobrania, to ma 160, bo gnojowicy ja liczę po 3 kg, czyli 90 kg z gnojowicy, jakieś 70-80 kg z RSM-u. Nie, no to jakieś tam 160 kg ma, no a gnojowica jak będzie pobrana w 50-70%, myślę, to jest wszystko. Więc mamy jakieś 45 kilo z gnojowicy, myślę, jak przy 50, może 50, 50 parę z gnojowicy. Ja tak mówię, no gdzieś tam też tą gnojowicę wodą muszę nieraz rozcieńczać, spłukiwać, żeby ona poleciała, więc to tak ciężko określić, ale nie chcę przesadzać też z azotem w tym roku. W tamtym roku zrobiłem z azotem, zrobiłem buraki na oborniku, kompletnie to nie wyszło, miałem wrażenie, że w ogóle, patrzcie, tutaj jeszcze buraki wschodzą. Miałem wrażenie, że ten azot po prostu palił te buraki kompletnie nie szły. No ale kolejną rzeczą też jest, tam widzicie górkę,
i ukształtowanie terenu. Tutaj mamy w tym roku 13,7 hektara w równym polu, mimo tego rolmako, zobaczcie, puszczonego płyciutko i tak gdzieniegdzie taka gruda, prawda, się pojawi. No ale uważam, że w tym roku było to pole naprawdę dopieszczone, i bo były pytania właśnie odnośnie tego buraka. W tamtym roku też były tam różne komentarze, że nie tak porobione, że tak, czy ten, wiesz, jednego roku zrobisz nieprawidłowo, no bo teoretycznie tutaj ta uprawa na głęboko była nieprawidłowa i burak wyjdzie. W tamtym roku teoretycznie było zrobione wszystko prawidłowo, natomiast było przesadzone trochę z azotem, taka jest prawda. Bornika poszło trochę za dużo, RSM się przelał i było to zrobione nie do końca prawidłowo. No a w tym roku mamy który tam czerwiec, początek czerwca, burak jest ok. I tak miałem posprawdzać, bo u kumpla patrzyłem, że była mszyca, a prawdę mówiąc u siebie na polu nie zobaczyłem nic. Pojechałem do kolegi zobaczyć, jakie jest siane, bo porównujemy też jakieś tam po prostu różne maszyny do siewu. Tutaj siał kolega, tam siała inna firma i po prostu też, no słuchajcie, ja ten rzepak to gdzieś tam z 20 lat się uprawia, ale się rozwiało, no ale już nic, trzeba będzie pojechać albo ominiemy przy jednoliściennych. Trochę go tam widzę, tu poskręcało pewno od herbicydów. Mówię o tych liściach, bo od azotu to na pewno nie, bo tego azotu dużo nie ma. I to patrzcie, że kurczę, mszycy jakoś, no tutaj coś jest pominowane trochę, więc jakieś robactwo mimo wszystko trochę go bierze, ale ja tu mszycy jakoś nie widzę. Totalnie spóźniony zabieg na jednoliścienne. Siedzę, remontuję Kwernelanda. Trochę też czekaliśmy na deszcz. Jak deszczu dostały te buraki, bo prawie miesiąc nie padało, to momentalnie poszły schody ogólnie na to, no ale tutaj wiadomo, jednoliścienia herbicyd złapie. Wczoraj zlało, więc znowu nie mogłem wjechać, bo ostatnio teraz tak deszczowo. Wysiew co 18, czyli jakieś 1,24 jednostki, jeżeli się nie mylę, na hektar odmiana wojownik. W tym roku co 18 i próbujemy, że tak powiem, wracam do małej ilości azotu. Znaczy małej, no to i tak nie jest moim zdaniem mała, bo można by było i na 80, na 100 kg to robić, ale w tamtym roku było ograniczone nawożenie azotowe. Moim zdaniem starczy. Możecie napisać swoją informację. Jesienią mimo kizerytu jeszcze było wpakowane jakieś 250-270 soli potasowej. Po tych burakach nie będzie żadnego nawożenia, chyba że będzie przelecane tam 10-15 metrów gnojowicy. Na pewno innego nawożenia tutaj więcej nie będzie, a prawdopodobnie będzie mało czasu, więc po tych burakach mam zasobności praktycznie na fulla. Pokazywałem to przed siewem buraków, więc po tych burakach nie ma absolutnie żadnych planów na nawożenie, a jeżeli są, to mówię, to będzie gnojowica po prostu, żeby przeleciała. No nie widzę sensu tutaj wyrywać na razie tych buraczków, bo mi szkoda ich, bo w miarę spoko to wygląda, ale dopóki nie zbierzesz, to możesz sobie, wiesz, oglądać i tylko tyle, bo dopóki nie masz zebranego, wykopanego i faktury, to mówię, to możemy tam sobie tylko dyskutować. Nie wiem, czy to klęknie. Nie mam pojęcia, czy to klęknie. No tak jak mówię, jeżeli chodzi o zabieg na jednoliścienne, kompletnie spóźnione, ale jak widzicie, tych jednoliściennych jest bardzo mało. I teraz tak, za rok mam złożoną bezorkę wszędzie, tutaj są buraki pierwszy raz w bezorce i tutaj nie było międzyplonu. I teraz tak, muszę właśnie się też teraz tym zająć, żeby poogarniać to. W tym roku mieliśmy zaplanowane robienie międzyplonu tego ozimego, czyli tego do lutego. Ile te protesty dały? Może o tym za chwilę powiemy, ale jeżeli chodzi o ten międzyplon, chowam się do ciągnika, bo wiedzieć zaczęło, będę musiał chyba trochę ten. Jeżeli chodzi o ten międzyplon o zimę, czyli to pieruństwo, które zostaje do lutego, moim zdaniem za długo, za to jest w zasadzie, z wymieszaniem obornika, to bym za to zyskał 5 punktów, tak? 3 punkty za międzyplon i 2 punkty za obornik, bo na tamtym polu za rok chyba spróbujemy na oborniku. No i stwierdziłem, że będę zmieniał, robił zmianę do wniosku i wywalam kompletnie ten międzyplon, bo teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ja sobie zrobię 2-3 uprawki mechaniczne, czy nawet 2 uprawki mechaniczne od żniw, czy nawet 3, to ja mam wyczyszczone pole, tutaj zostały, żadnych jednoliścieni nie było robionych, jak widzicie, to tych jednoliścieni tu w zasadzie nie ma. Wiadomo, przy granicach pyrzyna będzie szła, tak? Ale jeżeli chodzi o to, co tutaj widać, no to czym dłużej gadam, tym gorzej wieje.
A jak wyjeżdżałem i nabijałem beczkę, to było ok, ale wody zabrakło. Tu się trafił. Jak ja sobie zrobię 2-3 uprawki mechaniczne po 5 litrów paliwa, to jedno. Wyczyszczę sobie pole. Mam potem mniejszą presję chwastów. No tutaj właśnie mówię, musiała chemia po prostu jeszcze nie pójść do końca lance. Będę musiał tu trochę nabić i poprawić. I nie wypija mi międzyplon wody. Wypowiecie, dobrze, ale nie wnosisz dodatkowego składnika do gleby, czy tam materii organicznej do gleby. Ja wnoszę materię organiczną z obornikiem. I tutaj obornik idzie co 2-3 lata, maksymalnie 4 na każdym polu, więc ja na to patrzę w ten sposób. I pytanie, czy te 100 zł na hektarze za ten międzyplon, który muszę trzymać do lutego, bo nie mogę go do lutego zniszczyć, zwróci mi koszty wody, którą ten międzyplon pobierze, a która zostanie w glebie? To mnie tak zastanawia, to mnie ciekawi. Tutaj międzyplonu nie było i może będę próbował, bo to wszystko do rozkładu pogody. Może będę próbował, jeszcze nie wiem. Może będę próbował z tym międzyplonem, a może nie. A może wolę sobie zrobić 2 uprawki czy 3 mechaniczne, i bo wszyscy teraz tylko herbicydy. Ja nie mówię, że ten, żeby tam wycofywać substancje czynne czy coś, ale za dzieciaka, kurczę, ojciec kultywator 60 i raz, dwa razy perzyna wyciągnięta i też rosło na tych polach, nie? Wiadomo, no teraz wydajności są lepsze, sprzęt też się zmienił i wydajności też hektarowo są większe, jeżeli chodzi o wykonywanie tych uprawek, nie? To też z drugiej strony myślę, że czasami te uprawki są niedocenione. Jeżeli chodzi o te właśnie protesty, no tak, no czyli mamy tu wycofane te odłogowanie, ugorowanie w zamian za dobrowolny ekoschemat. No to chyba jedne z tego dobrego. O dopłatach się wypowiadać nie będę i tak samo o suszowym, bo to szkoda strzępić języka chyba na to. Dziwnie to jest wszystko porobione. Moim zdaniem nie chodzi o to, że... Znaczy, sam temat, że z tego co wiem, to te suszowe było przyznane tylko nie do wszystkich hektarów, tylko do tych hektarów, które aplikacja suszowa wyliczyła sobie, że tam jest, mimo tego, że na jednej działce są, na jednym polu są 4 działki, to do jednej działki dostaniesz, a do reszty nie, to jest w ogóle chore. No ale no coś tam myślę, że te protesty dały, natomiast myślę, że ja jeżdżąc na protesty spodziewałem się, że będzie jakby lepiej, więcej jakby tych profitów. Natomiast no coś tam myślę, że to dało. Zobaczymy, w jakim kierunku dalej to pójdzie. Także no tak to wygląda z burakiem. Pospóźniane mam znowu trochę te zabiegi, ale każdy rok jest inny. Jasne te buraki, no ale byliśmy teraz też na jakimś tam szkoleniu odnośnie buraka i jakby no liść nie musi ponoć być taki cudowny, a bardziej liczy się ten potas też, żeby on w ten korzeń szedł. Możecie dać wasze jakieś tam komentarze odnośnie tego. Ja jestem ogólnie zadowolony, jeżeli chodzi o wschody i o tą plantację. Jeszcze liczyliśmy w programie ten N Pro, że można by było 30-40 kg azotu wrzucić. Ja porównałem ilości procentowe azotu w korzeniach ze wcześniejszych lat, gdzie stosowaliśmy 100-110-120 kg. Ostatnimi latami stosowałem 140-160. No i teraz była taka rozkmina, czy dać te 20-30 kg tego azotu na górkę, żeby nie zagłodzić tej plantacji, czy po prostu pojechać na spokojnie. No i postawiliśmy na to, że robimy niskoazotowo. Czy to będzie dobry wybór? Nie wiem. Ale się dowiem, jak będę kopał. O ile będzie dobry rozkład pogody i się uda to wszystko pokopać. Bo teraz to są tylko plany. No także tak to wygląda. Mała wrzutka. Kiedy będę mógł, to będę się starał ponadrabiać moje zaległości w filmach. Trzymajcie się.